Siemano moi drodzy, zanim przejdziemy do odcinka, przypominam, że materiały wrzucam codziennie są albo odcinki, albo live'y, albo wrzucam shortsy, także oglądajcie, widzimy się praktycznie codziennie. Dobra, co dzisiaj w odcinku? Moi drodzy, dzisiaj przekładamy, a może nawet nie przekładamy, tylko po prostu sprzątamy. Sprzątamy tu. I tak, wiem, że wy nic nie widzicie. Moi drodzy, ja też kompletnie nic tutaj nie widzę. Ten pojemnik jest już taki brudny. W tym pojemniku mieszka sobie Tliltocatl albo Pilosus. No i dlatego, żebyśmy cokolwiek widzieli w tym pojemniku, no trzeba tu w końcu ogarnąć. Jeżeli chodzi o wielkość tego pojemnika, dalej jest ok, nie trzeba zmieniać na większy. Po prostu sobie tu posprzątamy. Oczywiście powyciągamy sobie wszystko, usuniemy te płaty korka i co? No wymienimy podłoże, po prostu wszystko czyścimy razem ze ściankami, ze wszystkim. No bo tak jak widzicie, tego kamienia jest już tyle na tym pojemniku, że naprawdę bardzo słabo się obserwuje tego ptasznika. Dobra, co? Bierzemy się do przekładania. Teraz taka kwestia jest, że ja tego ptasznika brałem ostatnio na ręce jakiś miesiąc, może półtora temu. No i on zawsze był spokojny, nie wiem jak się teraz zachowuje, ja też nie zamierzam ryzykować, chociaż wiadomo, że to nie jest jakiś silnie jadowity ptasznik czy coś, to jest ptasznik tak naprawdę dla początkujących. Jednak w dzisiejszym odcinku nie mamy czasu na takie rzeczy, nie możemy sobie pozwolić na jakieś tam dziobnięcia, chociaż jest to mało realne, ale po prostu sobie posprzątamy. Oczywiście wyjmuję te wszystkie gadżety, żeby nam nie przeszkadzały. O, tu mamy wylinkę. Taka ciekawostka dla tych osób, co mnie oglądają dopiero od jakiegoś krótszego czasu. Ten ptasznik Tliltocatl albo Pilosus nigdy w życiu mi się nie wyczesał. Mam go od malucha, nigdy tego nie zrobił. Także ja mam nadzieję, że po prostu to się nie zmieni. Co, przekładamy pajączka. Ja wam mówię, to jest naprawdę żywa cegła. On jest bardzo spokojny. O, mógłby sobie wejść tutaj na górę. Przekręcimy trochę, żebyście lepiej widzieli. Mam nadzieję, że po prostu spokojnie sobie wejdzie do pudełka. No to jest żywa skamielina. Nieraz było tak, że ja go karmiłem czy sprzątałem, nawet nie zamykałem tego pojemnika, bo po prostu wiedziałem, że on mi stąd nie ucieknie. No wejdź malutki. On nie chce cię pchać na rękę, żeby cię stąd wyciągnąć. Bo po prostu chce cię grzecznie zamknąć w pojemniczku na czas perfekcyjnej pani domu. No dawaj, dawaj, dawaj do góry. Wiecie co, to naprawdę to jest taki czołg. No nie, no ja to muszę zrobić po prostu tak. Wyjmę sobie to wszystko ze środka i zaraz ją zapakujemy. W ogóle ja przypominam, moi drodzy, o subskrybowaniu, lajkowaniu, łapki w górę, łapki w dół, w zależności czy wam materiał się podoba. Pamiętajcie, że im więcej interakcji po prostu z wami jest na kanale pod odcinkami, wtedy YouTube częściej po prostu poleca kanał nowym osobom, a wiadomo, że chcemy dotrzeć do nowych osób. No i tak przypominam od razu, że chyba już mówiłem nawet to w pierwszym odcinku Daily wczorajszym, że macie realny wpływ na odcinki, dlatego że raz w tygodniu robimy sobie odcinek z pytanek. Czyli po prostu wy zadajecie jakieś pytanka w komentarzach pod różnymi filmami, ja sobie wybieram te pytanka. Będę chciał jednak większość, nie? Omówić. O, widzicie? Włochacz. No, będę chciał po prostu omówić większość tych pytanek, podpowiadać sobie i po prostu raz w tygodniu będą takie, no wejdź sobie tam, będą takie odcinki, że sobie po prostu będziemy rozmawiać, ja będę odpowiadał. Dobra, Tliltocatl albo Pilosus jest spakowany, no i tak jak mówię, mam go tak naprawdę od malucha, jest u mnie od samego początku. Zaraz wam go jeszcze pokażę, tylko przymknę pojemnik, żeby mieć taką pewność, że mi nie spierdzieli, ale akurat przy tym pająku jestem pewny, że nic by się nie działo. No, bestia spakowana, odkładamy na bok. No i co? Bierzemy się za porządki. Oczywiście wywalamy stare włókno kokosowe, cały ten syf, wsypiemy nowe. Ja oczywiście robię teraz pauzę, żeby was nie zanudzić. Szybka wymiana podłoża. No i oczywiście wymycie tych wszystkich ścianek. Ok, ja już jestem z wyczyszczonym boksem. Widzicie, od razu lepiej, nie? Jest różnica. Także teraz będziemy mogli tego pajączka sobie obserwować. Dobra, sypiemy podłoże. Ja już mam rozrobione włókno kokosowe. Oczywiście sypiemy go więcej, dlatego że no, Tliltocatle zazwyczaj lubią sobie pokopać. Akurat ta sztuka tak średnio bym powiedział, ale zawsze jak gdyby chciała, ma taką możliwość. Oczywiście jeszcze podleję trochę to podłoże, dlatego że no niby jest rozrobione, ale dosyć suche.
Także zwiększymy sobie trochę, że tak powiem, mokrość w środku. Dobra. I co? Oczywiście dajemy starą kryjówę, niech ten pająk czuje się, że tak powiem, jak u siebie. Zrobimy po prostu tak, jak było. Tylko teraz jak to było, już nie pamiętam. Ale zrobimy mniej więcej tak, żeby ten pająk mógł się, albo może w drugą stronę, żeby jakby chciał, spokojnie będzie mógł się tam schować. Tutaj kawałek mi przeszkadzał, sobie go trochę ułamałem. Ja to muszę, wiecie co, trochę mocniej wbić chyba tutaj. O. Udała się grota. No grota się udała, wiecie co, ona jest dosyć taka płytka, ale ja sobie po prostu zamiast się bawić w tym korku, po prostu zrobię taką podbudówkę. Zrobimy taki delikatny dołek, że ptasznik będzie mógł sobie spokojnie tam do niej wejść. Dobra. To ala grota, to arcydzieło moje jest gotowe. Co dalej? Oczywiście ja po prostu taki podrośniętym ptasznikom staram się dawać jakieś miski na wodę, płytkie. Tu akurat zrobimy znowu z korka tak jak było. No i dobra, ja już mam miskę na wodę, dajemy ją oczywiście gdzieś w rogu, żeby nie przeszkadzała. Od razu sobie tam trochę tej wody wleję. No i tak jak mówię, to nie chodzi o jakiś duży basen czy coś, tylko po prostu gdyby ptasznik miał taką potrzebę, zawsze będzie mógł się napić. Chociaż no wiadomo, no większość jednak spija tą wodę ze ścianek, ale zawsze cokolwiek tam ma. Tej wody ile tam jest? Może ze 3 mm? Ja sobie to co jakiś czas będę uzupełniał. Ptasznik będzie zadowolony. No i wszyscy są w domu. Dobra, wcześniej wystrój był zielony, z tego co kojarzycie. Teraz z racji tego, że idą już powoli święta, zrobimy sobie po prostu wystrój biały i przez jakiś czas on tutaj będzie. Ja tutaj też się będę posiłkował chrobotkiem reniferowym, ze względu na to, że po prostu ten pająk też nie musi mieć nie wiadomo jak dużej wilgotności, także ja mam nadzieję, że ten chrobotek po prostu mi się nie zepsuje, a jak się zepsuje, to po prostu go wyjmiemy i zrobimy trochę inny wystrój, ale to za jakiś czas. Zrobię po prostu taką obramówkę wokół tej miski. Też nie ma co tutaj przeginać z wystrojem, dlatego że no tak pamiętajcie, że tlil to katle, tak samo jak i większość brachypelm, no to są koparki, one lubią sobie kopać, szukać w podłożu, także też nie ma co szaleć z tym wystrojem. Damy jeszcze, wiecie co, zrobię tak, żebyście lepiej to widzieli. No będzie dosyć taki zimowy klimacik, bo po prostu zrobi się trochę tutaj tak biało. Ten chrobotek akurat jest taki, że tak powiem, najbardziej chyba naturalny ze wszystkich tych odmian barwnych. Jak to wygląda? Tak to wygląda. Wiecie co, jeszcze dałbym może tutaj przy samym wejściu trochę. I to tak naprawdę będzie cały wystrój. A też fajne jest to, że ten chrobotek jest razem z jakimiś tam różnymi igiełkami, czyli tak w miarę naturalnie. Korcimy, żeby dać delikatnie jakiegoś innego tej koloru, ale wiecie co, chociaż... Nie, wiecie co, nie będę kombinował, nie ma sensu. Też nie będziemy zabierać tej ptasznikowi, że tak powiem, luźnego miejsca. Niech ma trochę tutaj też właśnie dla siebie. Czyli tak, można powiedzieć, że to jest cały wystrój, czyli widzicie, jednak skromnie, ale przy tym pająku, tak jak mówię, no nie ma co przesadzać, dlatego że on prawdopodobnie to wszystko rozkopie albo zapajęczynuje. Okej, mamy wystrój. Co dalej? Dalej sobie po prostu go przełożymy. Ja już go otwieram. Mam nadzieję, że się nie wyczeszę, dlatego że to pojemnik jakoś tak się kiepsko moim zdaniem otwiera. Dobra. No i co? Lecimy z przekładaniem. Ciekawe, czy mu się spodoba nowy wystrój. No, leć. Ej, wiecie co? Nawet nie chce wyjść. Taki to jest leń. Czasami naprawdę. Ja pamiętam, jak go brałem. Wiecie co? Zostawiałem go na wieczku, na przykład od pojemnika. I nie było szans, żeby on się w ogóle dosłownie gdziekolwiek ruszył. To jest taki leń. No i też, moi drodzy, jeżeli ktoś, załóżmy, zastanawia się nad pierwszym ptasznikiem, jest tak naprawdę to jeden z takich fajniejszych pomysłów, bardzo idealny ptasznik dla początkujących, dlatego że bardzo rzadko bywają agresywne, jest słabo jadowity. No i co wam mogę powiedzieć? No naprawdę bardzo fajny pająk na początkującego. Też uczy cierpliwości, dlatego że do niego trzeba naprawdę bardzo dużo cierpliwości. Zobaczcie, ja go próbuję wyciągnąć, ja go dosłownie spycham, a on ma to wszystko w dupie, on zostaje, koniec. Dobra, chyba się udało. Mam nadzieję, że się nie schowa od razu, bo będę chciał mu jeszcze porobić fotki. No puszczaj, oddaj pojemnik.
Puszczaj. Jak z dzieckiem. Dobra, moi drodzy, mamy. Jeszcze wam przybliżę, żebyście zobaczyli, jaki on jest ładniutki. Taka włochata królewna. No i tak jak mówię, no nigdy mi się nie wyczesała. Nie chowaj się. Nie. Nunia, chodź tu jeszcze na chwilę. Ty byś miała tutaj jeszcze fotorelację zaraz. Idziesz? No chodź. Jeszcze chciałem w ogóle spróbować ją nakarmić, chociaż wiecie, no ptasznik po wyciąganiu, po przekładaniu, no raczej ciężko będzie z karmieniem. Nie, dobra, wiecie co, ja nie będę się z nią szarpał, nie chcę, to nie. Wy ją widzieliście, a nakarmimy ją po prostu innym razem. Także skromny, ale za to potrzebny, że tak powiem, remont w tym pojemniku. Dzisiaj fotorelacji, że tak powiem, nie będziemy jej robić, dajemy jej spokój. Może jutro uda się ją nakarmić przy okazji na przykład jakiegoś shortsa. No zobaczymy. Teraz co? Zamykamy. Oczywiście jeszcze naklejka dzielnego pacjenta ląduje na pojemniku. Tiltokartl był bardzo grzeczny. Także naklejka dzielnego klienta. Bardzo ładnie. No i co? Kończymy ten odcinek. Dzięki bardzo za oglądanie. Oczywiście wpadajcie na inne materiały, filmów jest naprawdę sporo, a teraz będzie jeszcze więcej, dlatego że będą one codziennie. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się i bajo!